zapraszamy na wirtualną wycieczkę do wybranych miejsc w powiecie jaworskim. Składa się ona z 6 umownych tras, bo za każdym razem odwiedzimy jedną wybraną gminę. Naszą podróż zaczynamy od gminy Wądroże Wielkie. To w tym miejscu autostrada A4 łączy się z siecią lokalnych dróg powiatu. Nazwa wsi Budziszów Wielki pochodzi od słowiańskiego imienia Budziwoj. W średniowieczu osada znajdowała się na szlaku handlowym z Wrocławia do Lipska. Na początku XV wieku Konez Romnic, właściciel majątku, rozpoczął budowę dwukondygnacyjnego pałacu. W XVIII wieku wieś stanowiła własność państwową, należącą do skarbu Cesarstwa Austriackiego, a po aneksji Śląska w 1740 roku stała się własnością państwa pruskiego. Późniejszy właściciel majątku, Paul Müller Baudis, przeznaczył dwór na cele rekreacyjne. Obecnie jest w posiadaniu prywatnych właścicieli i należy uzyskać zgodę na zwiedzanie tego miejsca. W Budziszowie znajduje się również kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza, który powstał około 1250 roku. Jadąc dalej drogą numer 345, po 3 km od Budziszowa skręcamy w lewo do wsi Postolice. Tutaj, w centrum osady, zobaczymy niewielki XV-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Otoczony murem i cmentarzem, wewnątrz zachował bogato zdobiony barokowy ołtarz. Najstarszym zabytkiem Wądroża jest jednonawowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z 1288 roku. W wieku XIX nadbudowano nawy, wzniesiono wieże, a wejście z portalem zamurowano. Wewnątrz kościoła znajduje się drewniany barokowy ołtarz i renesansowa ambona. Cmentarz, który otacza kościół, pochodzi również z XIII wieku. W Mierczycach zachował się do naszych czasów powstały w początkach XIV wieku kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, położony na wzniesieniu przy drodze wiodącej przez wieś. Jest to jednonawowa budowla wkryta stropem, gdzie do dziś przetrwała XVII-wieczna ambona i bogato zdobione organy. Warto również zwrócić uwagę na nagrobki rodziny Schweinichenów. W Mierczycach można zobaczyć także świetnie zachowany pałac wzniesiony w XVII wieku w stylu renesansowym, a przebudowany w XIX wieku. Pałac ozdobiony oryginalnym portalem stanowił centrum ogromnego folwarku, którego dawną świetność widać jeszcze po otaczających go budynkach gospodarczych. Do nielicznych świeckich zabytków w gminie należy ogromny, renesansowy dwór w Pawłowicach Wielkich. Wzniesiony został z cegły w 1584 roku. Do dzisiaj podziwiać można resztki oryginalnego zdobienia elewacji frontowej. Plac, na którym znajduje się budowla, otaczają budynki gospodarcze.